Z Andrzejem, kiedy śmieje się, bo wiesz, kiedy wiesz, no wiesz, no wiesz. Bo Woltarek jest takim smarem, co pomaga, gdy nogi rozkładasz, no bo wiesz, no wiesz, no wiesz, kiedy wiesz, no wiesz, no wiesz, bo Woltarek jest takim smarem, co pomaga, gdy nogi rozkładasz, kiedy wiesz, no bo wiesz, kiedy chcesz, kiedy jesz, kiedy idziesz z Andrzejem, to wszystko się śmieje, kiedy wiesz, no bo wiesz, kiedy chcesz, kiedy chcesz.
Thank you.
pozdrawiam. Przedstawiam muzyków. Tomasz Gwiciński, poeta, dramaturg, filmowiec, sztukmistrz, zdun, blacharz, stelmach, dekarz, ludwisarz oraz tamburyn. Na perkusji! Thank you.
kolegę. Kiczony w kipielu. Kokan gruźlewny ma kurzy jabłys. Jamazon klikacze. Kukolenie. Kiejstut Kuźma. Allegro, prezioso, polacco, być może oktober detalina. Klekoty wypiskłe, nanizać trafiny, pach obaliskich, szarmeria bambanu, stenoryt popławski, pudel, urania, naturna, padlina, Nachman. Naobab. Pierrot Polak. Kotlet. Podlec. Kleopard. Polakko cantabile. Cantaro doble. Do doma rabut paradoks. Wypiskły. Nanizany. Szczególny wypadek. Nocturni notarii. Posoka z dębu. Pollux Sabrina. Szoferia bambanu. Książę Lucyferii. Shop. Patrz. Pochwa. Liban balon. Polon Tripolis. Statolit. Staryna. Finale! Liban. Polon. Balon. Liban. Gdzie strumyk płynie z wolna, rozsiewa zioła maj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj, zielony gaj. W tym gaju tak ponuro, że aż przeraża mnie. Ptaszęta za wysoko, a mnie samotne i źle. Ptaszęta za wysoko, a mnie samotne i źle, samotne i źle. Tak idą, 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 aż weszli w gęsty las. A harcerz taki gapa, że aż pokrzywy w las. A harcerz taki gapa, że aż pokrzywy w las, pokrzywy w las. A ona, 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 cóż biedna robić ma? Nad gapą pochylona i śmieje się, ha, ha. Nad gapą pochylona
i śmieje się, ha, 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 ha. Wysłano umyślnego do rabina Nutri. Rabin w czapce siedział i umywał torę. Wziąwszy z kadzielnicy ucha króliczycy, noc, a wiatr huleje. Pędzi klacz posłana rano. Rabin oko zamknął na klucz. Wnet widać spróchniały bób, podwoje rozmoczone. Na koniu piana zlazł umyślny. Wali kosturem w sęk. Ale gospodarz nie najawił. Potem wstawszy rabin chudy człowiek. Wpuszcza go, ale klacz zostawił. Dyszy maruder hip. Problem powstał jak świat. Rady potrzeba ludkowi. Stęknął eremita. By wyjaśnić mógł, ale był Nutrim. Pesach zważysz, chamie, święto. No i teraz czeka trwożny na umyślnie. Wypróbowana przyjaciółka Sowa poszli do kina na spokojny film. Na tym filmie koń mówi do Indianina. Musisz wytrzymać do odjazdu. Morze wewnętrznego jazgotu pokręciło tobą jak korbą. Uleciałeś w głąb szarego niepokoju. Ale słuchaj mnie. Oni się nie znają, to widać. Oni się na niczym nie znają. To zdechłe flaki, flaki. Musisz wytrzymać do odjazdu, kochanie. Po obejrzeniu filmu wąż i jego wypróbowana przyjaciółka, sowa, oboje w świetnym humorze, poszli wylegiwać się na modułach kręciołka. Słuchając dostojnych wibracji, wpadli w dobry kręciołkowy trans i zaznali, czym jest błogosławieństwo oświeconej istoty. Szczęście i radość nie opuściły ich aż do końca. Każdy utwór może być powtórzony, jak już powtórzyłem.
i po prostu wszystko co chcecie, pioseneczka, jazzik, dziwne sprawy, dupa, jeszcze raz dupa, śmierdzące detle, co chcecie dla was. Dziękuję wam. Do zobaczenia. Dzisiaj w ramach prezentacji miejsc ważnych dla polskiej kultury przedstawiamy Państwu bardzo istotny dla młodej polskiej muzyki klub Mózg z Bydgoszcz. Klub powstał 30 marca 1994 roku. Zabili wszystkie wieloryby. W tym momencie mój przyjaciel delfin został bez roboty. Nie miał co jeść. Zdechł z głodu na brzegu Bałtyku. Wyrzuciło go ostatnio. Proszę Państwa, proszę Was, za każdym razem, kiedy zjadacie kolejną puszkę tuńczyka, pomyślcie o nim. Nie jestem tutaj od gadania, ale od grania. Wiesz? A jeżeli chcesz, to możesz słuchać.
Potwierdziła się teza wygłoszona na samym początku, kiedy mózg ruszał, że mózg naszemu miastu jest bardzo potrzebny i myślę, że sprawdziła się obecność tego klubu. Którego przewodniczącymi byli Béla Bartók i nie pamiętam imienia, nazwisko Kodály, też znane. No i to towarzystwo starało się zachęcić ludzi do słuchania muzyki współczesnej w następujący sposób. Wynajęli salę, mieli fortepian, no i organizowali co piątek koncerty. No i po jakimś czasie towarzystwo to przestało istnieć, ponieważ nikt na te koncerty nie przychodził. Tak wygląda właśnie ta historia. Istnieje wiele podobnych tego typu przykładów. Koncert. Jestem pewien, bo widziałem próbę już, słyszałem nawet próbę i mogę wam obiecać, że rzeczywiście będzie niezwykły. Będzie się składał z dwóch części. W pierwszej zagra Mazel and Arrhythmic Perfection, a w drugiej mistrz Fred Frith i jego Guitar Quartet. Koncert nazywa się Muzyka z mózgu, a to dla takiego prostego powodu, że zaprosił Fryta klub
Fabryka rzeźb gadających ze sobą, mózg. Jest to coraz bardziej znane miejsce w kraju. Jerzy Mazol, Janusz Zdunek, Sławomir Janicki, Jacek Majewski i Tomasz Gmieciński. Kocie, kocie, łap, tak, kocham cię. Kocie,
kocie łap, tak kocham. Kocie, kocie łap, tak kocham. Dziś.
Jeżeli tak śpiewasz, jak grasz, tak będziesz żył. Kindergas przypomina mi troszkę Remarka. Troszkę Remarka, a Remark przypomina mi Hemingwaya, bracie. A więc połączenia są. Nie szukajmy, że jest to li tylko europejska, li tylko amerykańska, sowiecka czy żydowska muzyka. Szukajmy w niej człowieka, bracie. Opera to jest scena życia, bracie. Miłość, serce, człowiek, religia, bracie, partia jazz. O, wspomnę tu, mało nas ostatnio na antenie, ale partia jazz. Jazz to powiedzmy partia jazz, proszę was. Wielka mafia światowa, proszę pana, gdzie grają wszyscy. Wszyscy grają. Wszyscy, którzy coś umieją, grają do jazz. Uwaga, proszę państwa, utwór pod tytułem Fian. 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 Uwaga, proszę państwa. Raz, dwa, trzy, cztery. We'll be right back.
czy wy wiecie, że wasze życie jest też nieudane, bo w tej chwili wasze życie to jest moje życie. Bo uczestniczę w tym samym spektaklu zwanym Pizda Papieża. Śląski blues! Wydaje mi się, że każdy człowiek jest taki, ale wymaga to trudu. Podjęcia prawdziwego trudu, aby móc się oczyścić. Więc wydaje się, że istotą tej próby, o której mówiłem, czyli basanos, dzięki przekonaniu, jakie możemy uzyskać dzięki mędrcom, jest próba wina. Każdy z was, który pije wino, wskazuje siebie na próbę. Każdy z was, który pije wino, doznaje potem albo rozpaczy, albo rozkoszy. Ten, który doznaje rozkoszy, oszukuje się. Ten, który doznaje rozpaczy, być może coś zrozumie, ale tylko dzięki naukom tego, który na to patrzył. Znaczy mówiąc, samemu nie pij, jeśli nie jesteś pewny, co robisz. Mam nadzieję, że Grzegorz zechce łaskawie tego nawiązać. Przeczytam wam traktat poetycki pod tytułem Confessio Teologica, nie, Poetica. Napisał dwa takie traktaty, jeśli będzie miał okoliczność, wygłosił wydwa, ale nie sądzę, aby okoliczność sprzyjała. Oddaję na razie głos, potem mam nadzieję, że ewentualnie możemy nawiązać dyskusję. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że to, co powiem,
nie będzie brzmiało tak jak z katedra, jak przy Barku Maćka i Państwo nie opuścicie sali. Jest pewna anegdota odnosząca się do życia Władysława Dutarkiewicza. Odnośnie Władysława Dutarkiewicza, mówicie dobrze, to jest nagłośna sala, ponieważ kiedyś na egzaminie Władysław Dutarkiewicz odpytywał studentkę i zadał jej pytanie, czym jest epikureizm? Co pani sądzi o epikurejczykach? Na co studentka miała odpowiedzieć? Mówił, żeby nie oddawać się ascetom, a chodziło po prostu o praktykowanie ascezy. Za chwilę występ grupy Mazole na Rhythmic Perfection. Dzisiaj w studiu gościmy Jacka. Jeszcze raz, zamieniliście się, dobra? Za chwilę pokażemy Państwu koncert grupy Mazole and Arrhythmic Perfection, grupy związanej z bydgoskim klubem Mózg. A w studiu gościmy założycieli klubu Mózg, a także muzyków grupy Mazole and Arrhythmic Perfection, Sławka Janickiego bas i Jacka Majewskiego instrumenty perkusyjne. Na czym polega arytmiczna perfekcja przyjaciół Mazola? Całej idei arytmii nie podejmuję się wyjaśnić, gdyż specjalistą od tego wyjaśniania jest sam Mazol, którego dzisiaj niestety z nami nie mogło tutaj być. Ma ważne inne zajęcia. Natomiast chciałbym powiedzieć, że zespół powstał w Mózgu 2 lata temu na przypadkowym spotkaniu. Po prostu Mazol został zaproszony do nas, tak jak wielu innych solistów i stworzył się po prostu zespół. Wszystkie koncerty w Mózgu były od samego początku nagrywane. Z tego względu była możliwość wydania płyty, na której znajdują się także nagrania z tego pierwszego koncertu. Czy ta muzyka powstaje podczas koncertu? Jest tak bardzo improwizowana? Tak, w dużej mierze. W dużej mierze jest improwizowana podczas koncertów. To znaczy oczywiście w miarę ich ogrywania ta część improwizowana jest jakby coraz mniej improwizowana, ale jednak zawsze element improwizacji pozostaje. Rozumie pan? Tu!
Adaksa, za nim jakieś pytania, jak spis. 80 dni pod morskie żeglugi nam zał. Nemo! Nemo, ja, pewnie! A gdzie Nautilius? Powie Nautilius? Nautilius? Nie Nautilius, Nautilius! Nautilius! A, powiem jeszcze raz? Nautilius! A, sądujemy w takim razie? Nautilius! Niżej? Aha! Niżej? No dobra, szur! Litość, nie? Litość? Nie? Nie! Nie! Trzeba przegląda, ja wiem, gdzie naprawić. No. Nie spełniam niczyich oczekiwań. 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 Nie spełniam zmiałych na przednią wodę. Jestem nam zmiałych na przednią wodę. Jestem nam zmiałych na przednią wodę. Jestem nam zmiałych na przednią wodę. Zielony mosteczek uginaj się, zielony mosteczek uginaj się, la 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 la. A ta pani mi się podoba, jak płyka kocha. Proszę Państwa, druga płyta zespołu Trytony. Wydaje mi się, że jest to bardzo po prostu nowoczesna muzyka. No polecam gorąco po prostu, jako że jest to w nowoczesności się zawiera. Cymes tej płyty i nowoczesność po prostu. Z kim grasz na tej płycie? Na tej płycie gra grupa Trytony. W składzie gitara, kontrabas, perkusja. Jestem po prostu gitarzystą tej grupy, a gra też Sławek Janicki i to jest męka. Jacek Ból. Okej, w porządku. Płyta Arytmic Perfection. Jerzy Mazur. Mazur. Jest to wyraz całej teorii muzycznej, w której jest mowa o harmonii, rytmie, melodii. Teraz została wykonana podczas koncertu w Klubie Mózg. W Klubie Mózg ta grupa powstała przez przypadek, a może nie przez przypadek, członkowie grupy są też właścicielami mózgu, ale grupa ta powstała w tym klubie, zagrała tu najwięcej koncertów i nagrała tu płyty. Ta płyta jest jakby informacją na temat tego, co dzieje się w tym klubie i na temat tego, jak wygląda idea Art Imperfection. Cała płyta została nagrana tutaj, została nagrana live, bez powtórzeń, bez dogrywania w studio. Jest to płyta nagrana podczas koncertów. Dla jakich słuchaczy adresuje się ten rodzaj muzyki? Głównie... Bo generalnie jest tak, że nie wszystkim to się podoba.
dla kogo jest ta muzyka? Płyta Rhythm Perfection, Muzzle and Rhythm Perfection nosi tytuł A. Jest przeznaczona głównie dla ludzi w wieku powyżej 60 lat. Budzi ich to zainteresowanie i miłość, ponieważ korzystamy z tematów, które w przeszłości były dla nich bliskie, znane i ulubione. Jest to muzyka, która czerpie swoje wartości z wielu źródeł, to znaczy muzyka afrykańska, muzyka żydowska, muzyka chińska, muzyka Dalekiego Wschodu. W zasadzie nigdy nie zastanawialiśmy się, co gramy i jest to, wydaje mi się, atut tej płyty.
Piście rynkowe, które się ostatnio pojawiło, poza moją kontrolą, ale w mojej akceptacji jest to, myślę, że to nie określa dokładnie stylu. Są grupy w tym zbliżone bardziej do jazzu i zbliżone nie wiem do czego, tak powiedzmy jak ta formacja, którą dzisiaj widzimy. Arytmia to jest to, o czym mówi docent Zygmuntowicz w przerwach. To jest coś, co być może jest rytmem, którego nie potrafimy jeszcze odczytać. Mam jedyną okazję w tym miejscu od 2 lat eksperymentować z tą rzeczą. Z tą teorię wprowadzać w życie po prostu. Udaje nam się i dziękuję Bogu, że to jest możliwe tutaj. I ten dzień nie jest dniem przypadkowym, ale też nie jest dniem bałwochwalczym. Nie gramy koncertu wyrażającego nasz sprzeciw, powiedzmy, wobec formuły Wielkiego Postu, ale naszą formę modlitwy wyrażamy w ten sposób. To jest ostatnia forma modlitwy, która mi pozostała. Pierw traci się rozum, później wolę, czyli cel działania, a na końcu gotowość do aktywności. Życie rozpoczyna się i kończy doznaniem dźwięku. Oznacza to, być może, że dźwięki mają mocny związek z tamtą stroną. Zespół nazywa się Świetliki, numer nazywa się Tygrysia Piosenka. Na podpany rok po wojsku były kapral zaprosił mnie na wódkę. Powiedziałem, nie obywatelu kapralu. Dla mnie obywatel kapral pozostanie zawsze obywatelem kapralem. Z kapralami nie piję. Pierdolem. Powiedziała, wpadnij do nas na kawę. Powiedziałem, nie ukochana. Jeżeli nawet wpadnę tylko po to, by cię ze sobą zabrać. Miłosierdzie należy do was. Miłosierdzie należy do was. Miłosierdzie należy do was. Miłosierdzie należy do was.
Przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę i objął urząd prezydenta Rzeczpospolitej. W orędziu wygłoszonym przed połączonymi izbami Sejmu i Senatu nowy prezydent powiedział, że najważniejszymi zadaniami jego kadencji będzie wprowadzenie Polski do struktur europejskich i NATO oraz utrzymanie wzrostu gospodarczego. Aleksander Kwaśniewski zapewnił, że jego prezydentura nie oznacza ani zwrotu, ani rewolucji, ani cofania się. Obejmując swoim narodów urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, obejmując woli narodu urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. A także że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli, będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Po złożeniu przysięgi przez prezydenta marszałek Sejmu zamknął posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i otworzył wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu. Ta formalność była niezbędna, aby Aleksander Kwaśniewski mógł wygłosić orędzie, gdyż konstytucja nie przewiduje takiej możliwości podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Tu brzmiało dramatyczne pytanie, czyja jest Polska. Dziś chcę powiedzieć w moim imieniu, prezydenta Rzeczypospolitej. Polska nie może być zawłaszczona przez nikogo, ani przez bogatych kosztem biednych, ani przez układnych kosztem nieukładnych, ani poprzez tych dużych miast kosztem ludzi wsi. Polska jest wspólną wartością. Chciałbym bardzo, choć zdaję sobie sprawę, jak będzie to trudne, aby hasło, które towarzyszyło w mojej kampanii, wspólna Polska, stało się faktem.
Czołówką właśnie rozpoczynać się będzie, mam taką nadzieję, stale pojawiająca się w wieczorze artystyczno-literackim pod teksty taka pigułka z mózgu. Pigułka, na którą składać się będą fragmenty koncertów, które przez ubiegły miesiąc tam się odbyły, spotkania z artystami, którzy przyjeżdżają tam, a ci, którzy bywają w mózgu, wiedzą, że jest to często jedyna okazja, żeby usłyszeć czy spotkać się tak z muzykiem, jak performerem, czy kimkolwiek interesującym, kto zajmuje się twórczością w ramach nowych, interesujących, poszukujących nurtów sztuki, które pojawiają się w Polsce i na świecie.
Wasze zdrowie. Chciałabym, żeby na świecie ludzie starali się grać i słuchać muzyki we wszystkim. Jest czas, że poznajesz drogę nową. Możesz być zaskoczony, gdy tego się dowiesz, nie uwierzysz, gdy o tym ci powiem.
co? Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką? Co? Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką? Każdy zobaczyć może, są miejsca, które błogosławisz Boże. Ja raz po raz się dziwię, jak to w nieznanych stronach energii spod podłogi czuć zapach. Ha! Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką? Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką? Nigdy nie medytowałem, ale tutaj się czuję, wiesz, jak tak wydaje mi się, że tak może jakaś zbiorowa medytacja wyglądać, nie? Poznałem twórczość i Mazola, i Trytonów gdzieś tak w zeszłym roku i było to dla mnie w ogóle kolosalne odkrycie, bo ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek na świecie w ten sposób grał, nie? Droga, którą przebywamy, jest cudem dla mnie. Ważne z tego, co się zdążyłem zorientować, kto ile potrafi w graniu na jakimkolwiek instrumencie, bo ja jestem, wiesz, prawdę mówiąc, analfabetą muzycznym właściwie. Natomiast chodzi o uwolnienie, wiesz, swoich emocji, swojej energii, którą nawet nie wiedziałem, że mogę uwolnić. Nie? I w takiej właśnie kolaboracji, jak ma tu miejsce wczoraj, dzisiaj, przeżywam w ogóle, wiesz, takie niemalże wyzwolenie w ogóle z okowów własnych, w ogóle bloków psychicznych. No. Świadomość człowieka jest kształcona przez doświadczenie, moim zdaniem, nie? Że właściwie jak się czegoś nie doświadczy, to nie można o tym myśleć, a jak nie można o tym myśleć, nie można o tym mówić. I dlatego należy doświadczać jak najwięcej, jak najwięcej rzeczy. Wszyscy krzyczą, a nagle klawisz wpadł, siwy cały spadł. Zajebał go tak, że siwy padł na znak. Ludzie się wkurwili, klawisza zabił. Zajebali jego. Zabij się.
Przepraszam bardzo, może panowie powtórzycie od zajebali, dobrze? Trzy, cztery. Zajebali jego zamyśliwe. Stop!
Residu, irytacją, bez DG, krach, krach. Problemy inflacją, lewitacją, MZD. Loza, Gizel, B. Kurka, Lebester, Moto, Selegido. Ratebi, Chopin, Undan, Kito, Pelody, Zara, Kito. Depresją, bez ekar, top, sorry. Lepiej są chore problemy z Gizelem. Azebi, Kuz, Kuz. Le do la makose vito unante so roboto des roboto sos depression belezi problemo sa plakis inflation beleza domiza colero le vito tos infele piso le calevitation.
Słuchaj, przepraszam, trzeci, słuchaj, co zrobić z klimatem, to nas staje.
radości można. Proszę cię bardzo! Nowe czasy, co nic nie tłumaczy. Mam swoje zasady, dlatego o nich mówię. Wiem, kogo od ciebie lubię, a kogo nie lubię. Dlatego tak jak mam wyższe, pewne moi drodzy jest jedno. I choć śmierdzi to polskim wąsem, mówię! Przemijanie jest faktem. W jakimś sensie się siłuje z sobą. Przede wszystkim siłuje się z sobą, ze swoim intelektem, ze swoją fizycznością. Muszę siebie po prostu nosić. Jestem ciężkim facetem, żeby sam ze sobą wytrzymać to po prostu codziennie kilometry z takim ciężkim kolesiem przy sobie, w sobie. Ha 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 ha!
Thank you.
nie można się skupić. Długo nie można się skupić. Czekamy na chwilę, kiedy możemy coś robić. Zapominamy o trudnych sprawach, a tylko ta muzyka, którą się tworzy, pomaga w ogóle zapomnieć, pomaga w ogóle we wszystkim. Thank you.
Wyobrażam sobie, że jak to może być odebrane? Jak
Aha, jak to też będą ludzie słuchali, albo nie będą słuchali, albo dlaczego to, dlaczego wsiada napięcie? Jaki ma być długi ten fragment? Ktoś, kto tego nie posiada, nie jest w stanie po prostu nikogo zaciekawić swoją sztuką. A żeby ktoś wiedział dokładnie, jak to ma być, to by tylko tworzył świetne rzeczy, ale tak nie ma. Chciałem mu przelać. Proszę, czy można włączyć coś innego w końcu? A co? Co p***a nam p***ć, ty ch***** złamany? Po prostu proszę... No, nie ma, proszę! Ch***a mać! Kopię oczy i ch***uj znowu p***! Ma się uspokoić. Nie! Red Bull. Doda ci skrzydeł. Nie sposób tak naprawdę dociec do prawdy. Ona jest zawsze przed nami. Niech tak zostanie. Przyjrzyjcie mi się uważnie. Jestem taki jak wy. Jestem Alfą i Omegą. Chcecie mojej krwi? Ród, gdzie ród? Ród, będziesz moim odbiciem, tak jak wspomnienie. Chcecie mojej krwi? Krzyżuję siebie za piękno, za choreję, za tą galerię. Za wszystkich,
Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Gdzie Ród? Ród, będziesz moim odbiciem. Ród, Ród. Twój Bóg, mój Bóg, będziesz moim odbiciem, Ród. Jam jest pierwszy i ostatni, jestem alfą i omegą. Krzyżuję siebie za galerię, za piękno. Jestem alfą i omegą. Tańcz, Ród.
Czasami tak. Zazwyczaj tak. Absolutnie nie. Tak. Nie. Nie. Nie, nigdy. Bardzo fajnie. Czasami tak. Stan umysłu. I poza głową. O nie. Pół na pół. Czasami, proszę pana. Nie. 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 Tu FRGS Mózg. W tym punkcie nasze osie czasowe się rozchodzą. Do zobaczenia, mili państwo. Płyną kajaki dwa, ona usta czerwone ma, a on wodą brudy skroplony, już zamyślony. Co tak drga, co tak drga? Czy to serca ich, czy bryda? Co tak drga, co tak drga? Czy to serca ich, czy bryda? Jeden most, drugi most, a Bydgoszcz ciągle na wprost. Z lewej strony, z prawej strony leży człowiek wysuszony. A brda, 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 tak pięknie mieni się i drga. A brda, 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 tak pięknie mieni się i drga. Miasto leży wyleżałe, miasto śniedzi wyśniedziałe. Wolę dzisiaj nic nie wiedzieć, z pustą głową sobie siedzieć. Bo brda, 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 tak pięknie mieni się i drga. Bo brda, 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 tak pięknie mieni się i drga. Laj, 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 daj, 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 daj. Bo brda, 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 tak pięknie mieni się i drga. Daj, 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 tu, du, 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 daj, daj, daj. Więc wyjechali. Na to wygląda. No proszę, prawie wszyscy. Kto by pomyślał? A pan? Spaceruję. Dużo spaceruję. Ja także. Miasto się uspokoiło. Można czytać chodząc. Wraca pan do lektur? Ja również, proszę pana. Ja również.